Jestem za. Jestem za. Jestem za. Jestem za. Na górze, na dole, raz, dwa, trzy, kółeczka nie dure. Zespół Aspergera to jest takie dziwne coś, że człowiek jest inny w układzie swoim nerwowym, ma inne neurony i ich jest troszkę więcej w jednym miejscu, trochę więcej w drugim. To znaczy więcej w obszarach, powiedzmy, mojego syna, które odpowiadają za matematykę, za maszyny, za przedmioty, za budownictwo, za wyobraźnię przestrzenną. Już teraz, jak on ma prawie 7 lat, to widzimy to, a mniej życie towarzyskie i zrozumienie sytuacji społecznych. On nie rozumie różnych zachowań ludzi, jest to dla niego nielogiczne i przez to trudne. I to jest takie dziwne coś, tego nie widać. Z tyłu! Nie ma, z tyłu on nie, tylko trzymaj za brzuszek. On się musiał nauczyć na przykład patrzeć na osobę, z którą rozmawia. Co wydaje się, że nie trzeba się tego uczyć, nie? Każdy to ma. Rozmawiam z kimś, patrzę na tą osobę. On nie, on te. I to jest trudne w późniejszym życiu, dlatego że jak ktoś rozmawia z kimś, kto nie patrzy w twarz, to czuje się ignorowany, więc rośnie napięcie jakieś. Też są różne sprawy z jego rozumieniem metafor, z jego rozumieniem intencji innych ludzi. Połączone to z tym brakiem kontaktu wzrokowego rozkłada na łopatki kontakty międzyludzkie. Brawo, chyba wsiąknęła woda. Wsiąknęła i bardzo dobrze, bo było jej za dużo. Fascynujące są reakcje innych ludzi. Spotykam kolegę, no cześć, co u was? Ja mówię, a no to, tamto, wiesz, no Jurcio, tego, wiesz, bo on to i to, bo on ma zespół Aspergera. I ten kolega tak nagle, oczy tak, o Boże, jak mi przykro. O Boże, ja mówię, nie no, Adam, nie. To wcale nie jest tak. I rozmawialiśmy o tym. Z kolei inna osoba, też rozmawiałam, a bo Jurek ma Aspergera i dlatego on tak za tymi koparami. To jest jego pasja. I ten kolega mówi, ej, ale to świetnie, to ty możesz mieć genialne dziecko. Ja mówię, nie Paweł, to też nie tak. Bo ja nie oczekuję tego od mojego syna. To, że on ma inaczej trochę w głowie, inaczej czuje świat przez zmysły, ja nie oczekuję od niego tego. Ja oczekuję, że on będzie szczęśliwy, że on będzie dobry w tym, co robi, że ktoś go zaakceptuje, ktoś go pokocha. Nie jest w niczym gorszy od pozostałych. I ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł go jakoś inaczej traktować albo, nie wiem, odwrócić się od tego wszystkiego. No bo jak? Od własnego dziecka. Jest wspaniały taki, jaki jest i kochamy go takiego, jaki jest. Chłopaki, arbuz chcecie? Żeby był akceptowany, żeby... Żeby był sobą. Ja nie chcę, żeby się zmieniał. Tylko żeby się tych kilku myków nauczył, jak żyć w społeczeństwie, żeby go akceptowano. Zobaczyłem, że mam inne potrzeby sensoryczne niż wielu ludzi. Jeżeli
będę w dużym hałasie przez duży okres czasu, to będę zmęczony potem, nie będę miał siły, albo będę mocno zirytowany. Więc to, co potrzebuję, to takie zatyczki do uszu, które mam, które regulują odbiór dźwięków z zewnątrz. Lubię luźną odzież, to jak jestem opięty mocno, to jest rzeczywistość taka, że nie najlepiej się wtedy będę czuł. Potrzebuję dużo światła, wtedy ja się dobrze czuję. Im więcej światła jest, tym jest w ogóle dla mnie super. Potrzebuję być sam. To nie jest tak, że ja jestem osamotniony, że nie mam kontaktu z ludźmi. Ale wtedy mogę odpoczywać, mogę czuć się dobrze, kiedy ja jestem sam. Nie mam tak jak Gustav Karol Jung, o którym mówią, że miał zespół Aspergera. On miał coś takiego, pisał, że potrzebuje 3 dni, żeby dojść do siebie po spotkaniu z ludźmi. W 2006 roku miałem 156 kilo. To jest waga, która utrudniała mi chodzenie. Z tej też racji poprosiłem o pomoc psychologiczną, mając świadomość tego, że jem kompulsywnie. No i okazało się, że prawdopodobnie mam zespół Aspergera. Co zmieniła diagnoza u mnie? Pozwoliła mi po pierwsze zrozumieć siebie i zrozumieć te sytuacje, w których ja się znajdowałem w dzieciństwie, później kiedy jestem nastolatkiem czy na studiach. Kiedy mnie się wydawało też, że to coś ze mną jest nie tak, a tu się okazało, że to jest w ten sposób, że ja nie znałem siebie, nie znałem własnych potrzeb, nie byłem w stanie ich zakomunikować. Wcześniej nie diagnozowano w ogóle zespołu Aspergera w sensie powszechnym. W Polsce na dzisiaj jest problem z diagnostyką. Każde dziecko z zespołem Aspergera jest inne. I tutaj nie ma jakiegoś takiego szablonu. Myślę, że pewnie też dlatego diagnoza tych dzieci jest bardzo trudna. Franek nie mówił. Miałam wrażenie, że on nie słyszy. Z drugiej strony ma bardzo dobre poczucie rytmu, potrafi powtarzać muzykę i to trochę też nie pasowało do siebie. Ale potem okazało się, że ma doskonały słuch, tylko skupiając się na czymś, on tak bardzo wchodzi w ten świat, że trudno jest go od tego świata oderwać. Kiedyś coś zrobił i ja powiedziałam: Franek, ja cię zabiję. A on wtedy zaczął płakać, powiedział: mamo, proszę cię, nie rób tego, ja chcę żyć, ja chcę żyć. I ja wtedy zrozumiałam, że on po prostu zrozumiał to dosłownie. No. Był jakiś problem? Chłopaki znów sobie ze mnie żartowały. Kto sobie żartował z ciebie? Chłopaki z mojej klasy. A dlaczego? Myślę, że ludzie powinni być bardziej tolerancyjni, ale nie jesteśmy w stanie tego nauczyć społeczeństwa. Być może powodem też jest to, że kiedyś ludzi niepełnosprawnych nie widywało się na ulicach. Zdarzały się kiedyś takie sytuacje, kiedy było mi przykro, ktoś zwrócił uwagę na niewłaściwe zachowanie mojego syna, a ono nie zawsze wynika z tego, że nie jest wychowany. On już terapię ma od 3 roku życia, więc Franek ma 12 lat w tym momencie, czyli to już jest 9 lat różnych terapii. Wszystko, co mnie dotyczy, jest najważniejsze. W zasadzie nie zmieniam zdania. No, to muszą być wyjątkowe sytuacje, żebym zmienił zdanie. Jestem strasznie uparty. No i niestety czasem właśnie za szczery, co nie jest dla innych przyjemne. Nawet jak jadę tramwajem czy autobusem, no to nieraz potrafię za daleko zajechać, bo jak się zacznę zastanawiać nad problemem, które mam rozwiązać, no to w zasadzie nic nie widzę, nic nie słyszę. Zresztą od dzieciństwa miałem dość specyficzne pasje, bo to głównie matematyka i fizyka. Inni czytali różne książki,
przygodowe, nieprzygodowe, a ja ciężką fizykę akademicką. No i tak mi później zostało. Z zespołem Aspergera oczywiście, że się da żyć. Jest trochę cięższe życie, czasem się trzeba mocniej wysilić i zastanowić nad niektórymi kwestiami, głównie w relacjach ludzkich. No ale myślę, że tak zwani normalni ludzie mają większe problemy. Moja córka Ola ma zespół Aspergera. Teraz wiem, że i Janusz przejawia bardzo dużo symptomów związanych właśnie z tym zaburzeniem i w ten sposób oceniał też dziecko, że skoro on dał radę i tak funkcjonował, to widocznie z Olą będzie podobnie i sobie w życiu poradzi. Ale nie było to takie proste, dlatego że jak obserwowałam Olę, to ja widziałam, że ona nie jest szczęśliwa. Tak się zaczęła przygoda z grupami wsparcia, ze stowarzyszeniem, które później założyliśmy po to, żeby właśnie i takim rodzicom jak my i dzieciom takim jak Ola pomagać, żeby im było łatwiej w życiu i żeby umieli też rozwijać to, co w nich jest najcenniejsze, czyli przede wszystkim te ich pasje. Asperger, który ma wyjaśnić, co to znaczy, że życie mnie, to pewnie się zastanawiał, w którym partia bardziej tak jest, pamięta, czy też mniej. To jest takie poczucie, kiedy nagle człowiek, któremu się wydaje, że jest sam, będąc w rodzinie, która absolutnie go nie rozumie i jakby nie stara się pomóc, tylko utwierdza w przekonaniu, że przesadzasz, że nasze dziecko jest cudowne, fantastyczne i nic mu nie dolega. To mając takie przekonanie, że niestety, ale ma się rację i szukać tej pomocy trzeba, to spotkanie takich ludzi, którzy mają takie same problemy, takie same dzieciaki, jest po prostu niesamowitym przeżyciem. To jest jakby, nie wiem, jakiś swego rodzaju katarzis.